Fundacja Transfuzja zajmuje się osobami transpłciowymi, a jeszcze bardziej zmianą takiego paradygmatu w myśleniu o transpłciowości. Po pierwsze dlatego, że do tej pory nasza kultura skrzętnie zamiata ten problem pod dywan. No nie chcąc się tym zająć i my chcemy po pierwsze powiedzieć, że transpłciowość jest, a po drugie powiedzieć, że jest to rzecz normalna. Dlatego właśnie normalna, że cechą natury jest różnorodność. Każdy kamień, każda roślina, każde zwierzę, każdy człowiek, nawet w jednym gatunku różnią się od siebie pod wieloma różnymi cechami i to jest właśnie naturalne. Jakie korzyści przynoszą działania Fundacji Transfuzja? Korzyści dla społeczeństwa. No myślę, że tą korzyścią jest to, że ci ludzie, którzy mają z tym problem, mają więcej przestrzeni wolności po prostu, a każdy człowiek, jeśli nie czyni drugiemu krzywdy, ma prawo do swojej wolności. Czy uważa się Pani za osobę odważną? Ja bardzo często się boję, więc nie wiem, chyba nie uważam się za osobę odważną. Muszę przyznać, że gdybyśmy wzięli pod uwagę całą drogę, którą Pani przeszła, to może być ciężko komuś uwierzyć, że jest Pani nieodważna. Pan zadał ciekawe pytanie, bo ja nie myślałem o tym, czy ja jestem odważna. Ja myślę, że strach na pewno mi towarzyszy. Mam wrażenie, że każdemu towarzyszy, tylko pytanie, co my z tym robimy, z tym strachem, tak? Czy my mu ulegamy, czy my mówimy nie. Czasem uleganie strachowi ma sens, dlatego że no, trudno pakować rękę w ogień, tak? Krótko mówiąc. A czasem strach to nie strach, tylko lęk jest. A lęk różni się tym od strachu, że nie ma takich materialnych podstaw, rzetelnych powodów. On bardziej jest taki, pochodzi z wyobraźni, prawda? No więc lęków stara się unikać, człowiek powinien starać się unikać, ja staram się unikać, a ze strachem sobie trzeba jakoś radzić. Po pierwsze unikać zagrożenia, a po drugie robić swoje. Czy teraz może Pani powiedzieć, że jest w 100% sobą? Z całą taką niejednoznacznością swoją, gdzieś tam w sobie czuję jakąś niejednoznaczność, ale taka po prostu jestem, jest mi z tym dobrze. Trudno jest być sobą w dzisiejszej Polsce? Myślę, że nie jest proste, przynajmniej tym ludziom, którzy odbiegają w jakiejkolwiek mierze od standardów, czy od takiego standardowego myślenia, czy od takich norm i zasad, które mówią, że trzeba tak się zachowywać, a nie inaczej. Takich stereotypów, które odbierają ludziom wolność, jest mnóstwo i z tym trzeba walczyć, dlatego że dlaczego ktoś, kto chciałby się wyrażać inaczej, nie ma prawa takiego samego jak każdy inny, który pasuje do tego schematu. A ci ludzie, którzy pasują do tego schematu, to często ze względu na konformizm, tak, że tak łatwiej. No bo po co płynąć pod prąd, ale wtedy traci się znaczną część swojego ja, znaczną część swojego życia. A życie mamy tylko jedno i to życie warto przeżyć, będąc sobą.